10 największych niespodzianek w historii piłki nożnej. Dziś przygotowałem ranking najbardziej nietypowych wydarzeń na boiskach piłkarskich w historii. Ranking został opracowany na podstawie topdycha.pl, także nie jest subiektywny. Zachęcam was do stworzenia własnego rankingu najbardziej zaskakujących wydarzeń w historii futbolu. Zwycięzcy choru Europy. Punkt zbiorczy, gdyż ciężko wyznaczyć jeden wyróżniający się team. Klubowy Puchar Europy odbywa się nieprzerwanie od 1956 roku. Do 1992 roku mówimy o nim Puchar Europy Mistrzów Klubowych, zaś od 1993 roku nosi nazwę Liga Mistrzów. FC Barcelona, Real Madrid, Bayern, Monachium, Manchester City, liderzy. Zazwyczaj ich wymienia się jako liderów tych rozgrywek, jednakże przeciętnie co 4-5 lat na szczycie staje czarny koń. W 1967 roku niezwykłym zaskoczeniem było Mistrzostwo Celtic Glasgow. W 1979 i w 1980 roku dwa razy z rzędu mistrzem zostawał Nottingham Forest. Zaledwie dwa lata później nieoczekiwanie na szczycie stanu Aston Villa w 1986 roku stiła Bukareszt, w 1991 roku zaskoczyła publiczność całego świata zwiezda Belgrad, już dwa lata później Olimpik Marsylia, kolejne dwa lata później Ajax Amsterdam, a w 2004 roku FC Porto. Myślicie, że w tym roku Tottenham albo Ajax da radę stawić czoła Barcelonie bądź Liverpoolowi i sprawić kolejną sensację? Szybki finał, a mam na myśli finał siódmej edycji Ligi Mistrzów, która odbyła się w 1999 roku na stadionie Camp Nou w Barcelonie. Pierwszym finalistą turnieju był Manchester United, który przebył bardzo włoską fazę play-off i zdołał pokonać Juventus Turyn oraz Inter Zaś drugim finalistą był Bayern Monachium, który w półfinale wyeliminował ukraiński Dynamo Kijów. Jak to jest, że ci Ukraińcy potrafią grać w piłkę na poziomie klubowym, a w Polsce to wszystko leży? No wiem, że nie są najlepsi, ale ich Dynamo Kijów w porównaniu z naszą Legią Warszawa to jakiś gigant. No i tak Bayern Monachium za sprawą gola Mario Basslera zyskał prowadzenie już w szóstej minucie. Gdy mogło się wydawać, że jest po meczu, Manchester United zdobył bramkę na 1-1 w doliczonym czasie gry. Dokładnie w 91 minucie. Piłkarze z Niemiec najwyraźniej już wyczekiwali gwizdka i dogrywki, gdyż już dwie minuty później Anglicy przedarli się przez obronę i strzelili bramkę na 2–1 tym samym wygrywając Ligę Mistrzów. Dwie minuty tyle wystarczyło Manchesterowi, aby zwyciężyć. Sukces Jerzego Dudka, 13 edycja Ligi Mistrzów, która miała miejsce w sezonie 2004-2005. Finał został rozegrany 25 maja 2005 roku na stadionie olimpijskim w Stambule. Na szczycie spotkały się chyba dwie najlepsze jak na swoje czasy drużyny. AC Milan w składzie z takimi słowami jak Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Kaka, Szewczenko czy Crespo. angielski FC Liverpool z Karagerem, Czabielonzo, Garcia, Gerardem, Sisse czy Baroszem. No i oczywiście na bramce z Jerzym Dudkiem. Po pierwszej połowie FC Liverpool przegrywał już 3 do zera, Bramki padły w pierwszej minucie 39-44, Kiedy piłkarze wrócili na boisko po przerwie, kibice Liverpoolu odśpiewały... Hymn I sam Jerzy Dudek opowiadał, że poczuł wtedy taki niezwykle bojowy nastrój i tak w 6 minut Liverpool nadrobił stratę, pierwsza bramka padła w 54 minucie A wpadła, bo wpadła, zdarza się druga bramka zaraz 2 minuty później i to już był znak zaś trzecie trafienie 4 minuty później i tak mecz zakończył się wynikiem 3 do 3 interwencję Dudka podczas dogrywki uznano za trzecią najefektowniejszą paradę bramkarską w historii piłki nożnej ponadto drugi raz został nominowany przez UEFA do Nagrody dla najlepszego bramkarza nie bez powodu, bo Liverpool, mimo straty 3-0 w pierwszej połowie, wygrał w karnych 3-2 po fantastycznych interwencjach polskiego bramkarza. Reprezentacja Francji. Mistrzostwa świata w Korei Południowej i Japonii rok 2002. Reprezentacja Francji była faworytem turnieju, a do tego trafiła do banalnej jak na swoje czasy grupy. Rywalami Francuzów był Senegal, Dania i Urugwaj, czyli jedyny sensowny przeciwnik. I o ile z Urugwajem Francja zremisowała 0 do 0, tak z Senegalem dostała w tybek 1 do 0, a od Duńczyków 2 do 0, odpadając z mistrzostw z ostatniego miejsca w grupie. Co ciekawe z grupy nie wyszedł również Urugwaj. Podobną sytuację mieli Francuzi w Republice Południowej Afryki w 2010 roku, jednak tym razem drużyna była niestabilna i rozbita, a dostała się na Mundial po golu ręką Thierry'ego Henry. Znowu remis 0-0 z Uruguayem, przegrana 2-0 z Meksykiem i 2-1 z RPA i Francuzi wracają do domu. Największy zdrajca w historii. Jak myślicie, kto będzie największym zdrajcą w historii piłki nożnej? Ashli Kol, Karol Tevez, Kasper Hamalainen, a może Polak Maciej Szczesny, który warszawską Legię porzucił najpierw dla Widzewa Łucia, później dla Polonii Warszawa. Ja bez wątpienia na pierwszym miejscu mieściłbym Luisa Figo, którego transfer był szokiem dla całego świata piłki nożnej. W wieku 22 lat został zawodnikiem FC Barcelony, gdzie wkrótce objął funkcję kapitana drużyny. W Barcelonie Figo spędził 5 lat, stając się współautorem zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii 1998-1999 oraz. Pucharu Hiszpanii 1997 i 1998, jak i Pucharu Zdobywców Pucharów. Wiecie, taki Messi swoich czasów. W 2000 roku przeszedł do największego rywala swojego klubu, Realu Madryt, za 56 milionów dolarów, co uczyniło go wtedy najdroższym zawodnikiem świata. Kibice klubu z Katalonii nigdy nie wybaczyli tego swojemu byłemu idolowi. Kiedy po raz pierwszy pojawił się na Camp Nou w barwach królewskich był nieustannie lżony, a w jego stronę poleciały butelki i Świński Web. Niemiecka Machina. 21. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywały się w Rosji w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku. Był to pierwszy turniej, który odbył się w Europie Wschodniej, także pierwszy, którego państwo gospodarz leży na dwóch kontynentach. Kandydatów do mistrzostwa było wielu, a jednym z liderów była reprezentacja Niemiec, i grupa nie wydawała się ciężka. Szwecja, Meksyk i Korea Południowa. No fakt: Niemcy zaliczyli fal start przegrywając z Meksykiem 1 do 0, ale w następnym meczu zrehabilitowali się, pokonując Szwedów 2 do 1. Sprawa wydawała się jasna: Niemcy pokonują jednego z największych placków mistrzostw w Koreę Południową, a liderzy Meksykanie pokonują albo przynajmniej zremisują ze Szwecją. I tak Meksyk i Niemcy trafiają dalej. A tu niespodzianka nie dość, że Szwedzi pokonali 3 do 0 Meksykanów, to jeszcze Niemcy dostali od Korei i to jak. Stracili bramki w czasie doliczonym w 93 i 96 minucie. Takim sposobem Niemcy wylądowali na ostatnim miejscu w grupie. To były mistrzostwa, na których Polska zagrała tak dobrze jak Niemcy. Cud w Bernie. Piąte Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w roku 1954 zorganizowano w Szwajcarii, kraju neutralnym w czasie II wojny światowej i przez to w znacznym stopniu niedotkniętym zniszczeniami wojennymi. Do eliminacji zgłosiła się rekordowa liczba 45 państw. Wśród niezgłoszonych był Związek Radziecki, a także będąca w konflikcie z władzami FIFA Argentyna. W finałach testowano nowy system, z którego zresztą szybko zrezygnowano. W każdej grupie dwie rozstawione drużyny grały z dwiema nierozstawionymi. Wielkim faworytem byli Węgrzy, mistrzowie olimpijscy z Helsinek i ich złota jedenastka, niepokonana od 14 maja 1950 roku w ostatnich 32 kolejnych meczach międzypaństwowych. To właśnie Węgrzy jako pierwszy zespół z kontynentu pokonali Anglików na ich terenie. Węgrzy szli jak Burza. Kolejno ulegali im Korea Południowa aż 9 do 0, RFN aż 8-3 i Brazylia. Następnie Urugwajno i tak Węgrzy trafili do finału, gdzie natrafili na pokonanego w fazie grupowej 8-3 piłkarskiego i jeszcze wtedy Karła RFN. Ten z wielkim bólem pokonał Jugosławię oraz dał radę Austrii. Wydawało się oczywiście, że Węgrzy rozniosą RFN, tak jak zrobili to w fazie grupowej. Już w ósmej minucie prowadzili 2 do 0, a tu niespodzianka. Minuta 10.18 i wynik 2-2. Niemcy strzelili trzecią bramkę w 84 minucie, pokonując Wykrów i przerywając ich serię 32 meczów bez porażki. Mistrzostwa Europy 12 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2004 roku odbyły się w Portugalii. Trwały od 12 czerwca do 4 lipca. Udział w mistrzostwach wzięło udział 15 drużyn wyłonionych w eliminacjach oraz gospodarz Portugalia. W fazie grupowej ciekawa sytuacja była w grupie A, gdyż Grecy pokonali Portugalczyków 2 do 1, następnie zremisowali z Hiszpanami 1 do 1 i przegrali z Rosją 2 do 1, czyli tak trochę od tyłka strony to zrobili, ale dzięki różnicy bramek wyszli z drugiego miejsca z grupy. Następnie ciężka przeprawa z Francją, ale Grecy wygrali 1 do 0, później Czesi ponownie z bólem to przebrnęli i wygrali 1 do 0 i tak w no, ale trafili na gospodarza Portugalię, którego pokonali 1 do 0 i tak nieoczekiwanie Grecja została mistrzem Europy, a na pewno nikt na nich nie stawiał. Pamiętam, jak Polska w 2016 roku szła po Mistrzostwo Europy. Nie doszła, co prawda, ale była porównywana właśnie z reprezentacją Grecji. Brazylijska porażka. Powiedzmy sobie szczerze, Brazylijczycy mają pecha do własnych stadionów. W 2014 roku przegrali przed własną publicznością z Niemcami aż 7 do 1 i to w półfinale. Podobnie ciężka sytuacja była w roku 1950. Czwarte Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej z 1950 roku odbyły się w Brazylii. Był to pierwszy Mundial od 12 lat. Kłopoty komunikacyjne i finansowe spowodowały, że do Brazylii nie wybrały się niektóre zespoły z tych, które zakwalifikowały się do finałów Szkocja i Turcja. A także reprezentacja świeżo niepodległych Indii. W turnieju zadebiutowała reprezentacja Anglii. Zachowano jednak oryginalne rozstawienie, skutkiem czego była nierówna liczba zespołów w grupach. Te mistrzostwa były jedynymi w historii, w których nie rozgrywano finału. Zaś zwycięzcą turnieju zostawał zwycięzca grupy finałowej, a do tej trafiła Hiszpania, Szwecja, Brazylia i Urugwaj. Los chciał, że ostatni pojedynek między Brazylią a Urugwajem miał jednocześnie decydować o tytule mistrza. Mającym przewagę punktu Brazylijczykom wystarczał remis, ale mimo objęcia prowadzenia tuż po przerwie ulegli oni Urugwajowi. W tym meczu na stadionie Maracana w Rio de Janeiro zasiadła. Liczba 199 954 kibiców. Decydująca bramka padła w 79. minucie. Euro 92 dziewiąte Mistrzostwa Europy w piłce nożnej decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA odbyły się w Szwecji w dniach 10-26 czerwca. Była to pierwsza tego typu impreza sportowa w Europie po przemianach politycznych, które miały miejsce w roku 1989. Po raz pierwszy od wielu lat w turnieju głównym udział wzięła reprezentacja Zjednoczonych Niemiec. O prawo startu w turnieju głównym walczyła również jedenastka Związku Radzieckiego, którą po wydarzeniach politycznych roku 1991 zastąpiła jedenastka wspólnoty niepodległych państw. Najistotniejsza była kwestia eliminacji, gdyż drużyna Jugosławii wywalczyła bezpośredni awans do finałów. Została wykluczona w ramach sankcji związanych z prowadzeniem przez to państwo działań wojennych w Bośni. Jej miejsce zajął zespół Danii, który odpadł w eliminacjach i trafił do grupy ze Szwecją, Francją i Anglią. Piłkarze Danii dowiedzieli się o udziale w Euro 11 dni przed turniejem, i tak zdezorientowani trafili najpierw na Anglię, z którą zremisowali 0 do 0, następnie na Szwecję, z którą przegrali 1 do 0. Awans dało im zwycięstwo z Francją 2 do 1, a był to dopiero początek, bo później Duńczycy niezwykłym fartem pokonali w karnych Holandię, a w finale trafili na Niemcy i tak jakoś sobie wygrali 2 do 0. I takim sposobem drużyna która nawet się nie zakwalifikowała do Mistrzostw Europy, wygrała te Mistrzostwa.